Magazyn Tylko do Przodu w Raków TV. Jesteśmy po trzeciej kolejce rozgrywek drugiej ligi grupy zachodniej. Raków Częstochowa zremisował dzisiaj z Jarotą Jarocin 1-1. W studiu Rafał Czerwiński, Mateusz Kyzioł, nowi zawodnicy Rakowa Częstochowa. Panowie, tak krótko i krótko zwięźle na temat. Czego dzisiaj zabrakło? Bo byliście drużyną zdecydowanie lepszą. Brakło przede wszystkim skuteczności. Gra była, jak sam trener powiedział, była bardzo dobra. Skuteczności brakło. Szkoda. No, 3 punkty uciekły. Teraz Chojniczanka, to przed nami kolejny mecz wyjazdowy. Trzeba go wygrać i tyle. A to już szedłeś po przerwie na boisko. Miałeś kilka sytuacji, z których mogłeś strzelić bramki. Marcin, brat Rafała, podawał tobie z prawej strony, dośrodkowywał. No, zabrakło chyba szczęścia albo też boiskowego cwaniactwa. Pewnie szczęścia i boiskowego cwaniactwa też. No nie wiem, trudna sytuacja, trudna dorzutka. Jeszcze byłem popychany przez obrońcę. No mogłem strzelić lepiej. Chciałem jak najlepiej, ale wyszło średnio. Panowie, jesteśmy po 3 kolejkach już tutaj rozgrywek. To wasze pierwsze mecze w barwach pierwszej drużyny Rakowa w tym sezonie. Powiedzcie, jak wam się współpracuje razem na boisko, jak wam się współpracuje z pozostałymi kolegami. To znaczy, na pewno jeszcze będą potrzebne 2 mecze maksymalnie, żeby się jeszcze zgrać. Atmosfera w drużynie jest fantastyczna. Z Mateuszem mało grywamy, bo jeszcze ten nie dał nam szansę, żeby zagrać pełnych 90 minut razem, ale z drużyną myślę, że będzie jeszcze lepiej, wszystko będzie jeszcze lepiej funkcjonowało, gdy zaczniemy wygrywać i odnosić zwycięstwa, prawda? No wróćmy jeszcze do dzisiejszego spotkania. W pierwszej połowie zwłaszcza było chyba dużo takich strat w środku pola, kiedy zawodnicy z Jaroty od razu doskakiwali do was, nawet środkowi pomocnicy nie mogli się odwrócić przodem do bramki rywali. Tutaj chyba troszkę to was wybijało z rytmu gry. No, presowali dosyć wysoko, ale podejrzewam, że trochę więcej spokoju mogliśmy ich skarcić. Szkoda tej bramki z rzutu rożnego, bo była taka trochę przypadkowa. Nie wiem, jak mu się udało uderzyć tak przy samym słupku. Trudno, szkoda. Mieli też oni jedną sytuację jeszcze na strzelenie bramki, ale my żeśmy mieli więcej na przekroju tej pierwszej połowy. No szkoda, braku skuteczności. W drugiej połowie natomiast troszkę gry jeszcze było szarpanej, dosyć dużo fauli, dosyć dużo przewinień i chyba niedokładności, bo też jeżeli możemy do czegoś się doczepić w waszej dzisiejszej dyspozycji, to oczywiście to już mówiliśmy o tych sytuacjach, które nie wykorzystaliście, ale jeszcze takim tylko jednym mankamentem były prostopadłe podania, które w tym meczu, no nie było ich tyle na przykład dokładnych, co na przykład w spotkaniu z Bytowią. Tak, Mateusz powiedział, bardzo blisko dochodzi do nas do pressingu i te prostopadłe podania między obrońców tych dwóch, przede wszystkim środkowych, były bardzo ciężkie. I czy górą, czy dołem nie wychodziło, raz wyszło, nie strzeliłem, później Łukasz jeszcze wcześniej miał sytuację. No, tak mu powiedziałeś, zagęścili za bardzo i no nie dało się, no po prostu, no jak było, no to trzeba było to strzelić i wszystko. Cieszylibyśmy się dzisiaj ze zwycięstwa, a nie z remisu. Jeszcze na koniec końcówka samego meczu, 88. minuta i później dalej doliczony czas gry. Wydawało się, że tak naprawdę chyba też nie mieliście pomysłu, jak zagrać, jak rozgrywać. Czy rozgrywać nadal pozycyjnie, czy może grać większy przerzutami i liczyć może na jakąś główkę, na strącenie piłki. Takie momenty też zawahania były w czasie waszej gry w ostatnich fragmentach. Pod koniec meczu wkradła się nerwowość. I już brakowało koncepcji, próbowaliśmy górą, dołem, oni przecinali, kopali, łatwo jest się bronić i trzymać wyniku. Myślę, że dla nich to jest korzystny wynik 1-1, a my niestety nie jesteśmy do końca zadowoleni. Aczkolwiek przegrywaliśmy 1-0, wyrównaliśmy na 1-1, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Na pochwałę na pewno zasługują środkowi pomocnicy, którzy nie dość, że strzelają bramki, jak Łukasz Kmieć, który zdobył 2. bramkę już w tym sezonie, to również z wami dobrze współpracują i dotrzymujecie dobre piłki od nich. Na pewno są jeszcze jakieś mankamenty, które tak na ciepło teraz nie można ich zauważyć, ale Łukasz jest w formie, to widać, bo co piłka go słucha, jak zagra dokładnie, ma strzał na bramkę, odda strzał, wypada bramka. To jest właśnie to, czego trener od nas wymaga i tego ci nam brakło przede wszystkim. Rafał Czerwiński, Mateusz Kyzioł, dziękuję bardzo wam za spotkanie i powodzenia w następnym meczu z Chojniczanką. Dziękujemy. I z nami prezes RKS-u Raków Krzysztof Kałaczyk, dziennikarz Iwo Mandrysz. Panowie, zanim sobie porozmawiamy o najważniejszej informacji tego tygodnia, jakim jest mecz na 90-lecie klubu z Wisłą Kraków, to sobie podsumujemy w kilku zdaniach
to dzisiejsze spotkanie. Panie prezesie, tak przed chwilą sobie rozmawialiśmy poza anteną, że brakuje skuteczności zdecydowanie. Brakuje tego, żeby napastnicy, zawodnicy ofensywni w końcu się przełamali i zdobyli te bramki, bo sytuacji nie brakuje. Znaczy sytuacji jest coraz więcej, wydaje mi się, i to, że do nas doszło kilku zawodników właśnie ofensywnych, no to przekłada się to na razie na to, że stwarzamy tę sytuację. Stwarzamy, uważam, że zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz. Nie przełożyło to się na bramki, tak jak tutaj Pan wspomniał. Natomiast ja wierzę, że to jest kwestia czasu i oby stał się to jak najszybciej. Panie Iwo, ten mecz rozpoczął się dosyć dziwnie, tak niemrawo. Ja wcześniej rozmawiałem z zawodnikami i pytałem się ich, czy byli zaskoczeni, bowiem te piłki, które dochodziły do drugiej linii, do środkowych pomocników, od razu były przechwytywane i zawodnicy wypadali z rytmu, bo zawodnicy przeciwnika Jarocin od razu doskakiwali do naszych piłkarzy, którzy nie mogli się nawet obrócić przodem do bramki. Ja miałem wrażenie, że piłkarze trochę ta dzisiejsza pogoda też zdekoncentrowała. Upał, parno, takie odnosiłem wrażenie, nie tyczy co tylko piłkarzy Rakowa, również zawodników Jaroty. Także trochę właśnie takiego, czegoś brakowało. Było widać, że inaczej grali niż w meczu z Bytomiem. Rozumiem, że Jarocin to jest drużyna bardziej doświadczona niż poprzedni przeciwnik goszczony tutaj w Częstochowie. Natomiast wydaje mi się, że jednak pogoda miała spory wpływ na to wydarzenia na boisku dzisiaj. Mi się wydaje, że może miała, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj zagraliśmy dużo lepszy mecz niż z Bytowią, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo jeśli byśmy z tych, według mnie, jak liczyłem, przynajmniej tych 6 sytuacji, wykorzystali 3, my powinniśmy wygrać tu przynajmniej 3-1, tylko że ja wiem, liczą się bramki, I tych bramek nie było, natomiast tak, początek był taki troszkę szachowania, chociaż mieliśmy jakąś kontrolę nad tym, straciliśmy bramkę i tutaj nastąpiła taka troszkę dekoncentracja, czy takie strzał w plecy, ale po tych 5-10 minutach chłopaki znowu weszli na pewne obroty i brakowało bramki, ponieważ te sytuacje stwarzaliśmy, ja muszę powiedzieć, że naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz, jakby było 3-1, krzywdy by nie mieli przeciwnicy. Natomiast w porównaniu do meczu z Bytowiem miałem wrażenie, że nasza obrona nie była takim monolitem jak w tym pierwszym meczu, chociaż grała w tym samym składzie. Że tutaj takie indywidualne, głupie błędy się przytrafiały. Natomiast jeśli chodzi o grę, bardzo mi się podobali obaj boczni pomocnicy. I Kamil Witczyk, i Maciek Gajos, którzy wymieniali się pozycjami. Właśnie te po zmianie pozycji, obaj wypracowali sobie sytuacje, z których mogli zdobyć bramki i mówię, dużo szczęścia mieli piłkarze Jaroty, że tych bramek nie było. Ale mówię, bardzo mi się gra obu tych bocznych pomocników podobała. To co pan Iwo wspomniał, bo w pierwszej połowie właśnie te sytuacje, które były dla Rakowa 100%, to po tej zmianie, kiedy Kamil Witczyk szedł na lewe skrzydło, później wrócili do tego i znowu ta gra przestała już się kleić. Natomiast jeszcze warte jest podkreślenia w drugiej połowie zmiana Pawła Nocunia i Marcina Czerwińskiego. Marcinowi troszkę jeszcze chyba brak doświadczenia i ogrania. Tutaj był widoczny w kilku akcjach, mógł się zachować inaczej, mógł się zachować troszkę lepiej, ale szarpał tym prawym skrzydłem. Jego dośrodkowania były bardzo groźne. No i trzeba chyba pochwalić za ten mecz również tych dwóch zawodników. Jak najbardziej, szczególnie właśnie Marcina, który dał bardzo dobrą zmianę. Bardzo dobrą zmianę. On w przeciągu tego czasu, co był na boisku, wypracował, że mnie skłamał, 3 dogodne sytuacje do strzelenia bramki, natomiast jeśli tam 2-3 inne przeciągnął, czy za długo trzymał piłkę, czy tam, to nie szkodzi. On się znalazł w 6-7 sytuacjach, z czego 3 wypracował drużynie, z czego powinien paść bramki. Także ja uważam, że wejście tu, zmiana Marcina dała bardzo dużo drużynie. No tylko, że nie przełożyło się, tak jak mówimy, na skuteczność, na te bramki. Kończąc wątek dzisiejszego spotkania, troszkę trzeba chyba ponarzekać, że zawodnicy, to co pan Iwo wcześniej powiedział, troszkę się gubili w obronie. I był pewien moment w drugiej połowie, kiedy podania od obrońców i bezpośrednio do środkowych pomocników bardzo dużo w pewnym momencie było strat. I to się rzucało w oczy. Był taki fragment gry, kiedy naprawdę tych błędów chyba było ciutkę za dużo. Ja powiem tak, my preferujemy w jakiś sposób taki styl gry, że staramy się namawiać nie długimi piłkami, omijać pomoc. I tak jak to się słyszy w różnych drużynach, że środkowi pomocnicy patrzą jak na samoloty, co nie? Piłki z obrony do ataku i tyle. Natomiast my preferujemy taką grę, że szukamy tych dziur i staramy się dogrywać prostopadłe piłki w środkową linię. Natomiast zgodzę się z tym, że tych niedokładnych podań jest za dużo.
od strony z naszych stoperów szczególnie i to już się ciągnie jakiś czas i na to zwracamy uwagę, niestety to się dalej powiela i tu muszę przyznać rację, że tak, są te złe podania i musimy nad tym dalej pracować, żeby ich jak najmniej było i żeby ich unikać. To teraz na koniec najważniejsza chyba informacja tego tygodnia. Wisła Kraków 1 września tutaj na stadionie przy ulicy Limanowskiego zmierzy się z Rakowem Częstochowa i będzie to taka wisienka na torcie obchodów 90-lecia istnienia klubu. Najpierw pytanie do pana prezesa, jak udało się ściągnąć tutaj Wisłę Kraków i to jest naprawdę chyba strzał w dziesiątkę, bo to być może będzie zespół, który będzie grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a jak nie, to zespół, który będzie grał w fazie grupowej Ligi Europejskiej. No, nie powiem, że liczyliśmy na to, bo zdecydowali byśmy przekonani, że Wisła sobie poradzi w tych do tej pory rundach. I głęboko wierzymy, że i w czwartą rundę przejdą i wtedy powiem, że trafiony jest w dziesiątkę, prawda? Chociaż to, że mistrz Polski do nas przyjeżdża i uszanował naszą tradycję i tutaj rola Jurka była największa w tym, że Jurek rozmawiał tam z bosami Wisły i wyrazili zgodę. Także bardzo się cieszymy, dziękujemy im za to i tutaj korzystając z okazji serdecznie wszystkich zapraszam. Będzie to 1 września, zaczynamy o godzinie 16:00 ogólnie taką oprawę tutaj, żeby była fajna zabawa, natomiast mecz będzie o 17:30. No, panie Iwo, teraz garść statystyk odnośnie spotkań z Wisłą Kraków, bo ja tylko pamiętam, jak mały szkrab jeszcze kojarzę mecz, który słuchałem w Radio City czy w Radio Font, to już było, kiedy Raków wygrał na Rejmonta 3-0. Jakieś inne jeszcze spotkania były, o których warto pamiętać? Raków z Wisłą już grał w drugiej lidze w latach 60., natomiast ten najsłynniejszy mecz to rozegrał w 1967 roku w Kielcach, kiedy to Wisła i Raków spotkały się, te dwie drużyny, w finale Pucharu Polski. Wówczas Wisła wygrała 2-0, ale dopiero po dogrywce. Także to ten mecz chyba najsłynniejszy tych dwóch drużyn. Później grały ze sobą podczas 4 sezonów w Ekstraklasie, nawet już wcześniej jeszcze w drugiej lidze. Tyle garści statystycznych, tyle dzisiaj w magazynie Tylko do Przodu. Prezes Krzysztof Kołaczyk, dziennikarz Iwo Mandrysz. Dziękuję panu bardzo serdecznie.